polskiej telewizji. Ostatni Mohikanin na torze. Ale predyspozycje są. Ej, dziewczyny. Wiem, co teraz czujecie. Trzeba przyznać, że na razie robi furorę. Alfonso Orozco na torze Ninja Warrior. Rozgrzewaj się, spokojnie, my popatrzymy. To jest pierwszy odcinek czwartego sezonu Ninja Warrior Polska. Jaki mamy plan? My i widzowie naprawdę bawimy się bardzo dobrze, a zawodnicy cały czas walczą o to, aby dostać się do drugiego etapu na tor półfinałowy. To co? Wracamy na tor. Hola, hola, mam na imię Alfonso Orozco. Jestem personal trainer i profesor de español. I am a Venezuelan Colombian. Venezuelan by my mother, Maria, and Colombian by my father, who is no Pablo Escobar, is Alfonso Orozco, as well as me. Parkour is my biggest passion ever. Parkour was my window to escape of my reality, to be honest, because coming from a country like Venezuela or Colombia, which are so complicated, really you see so much violence, so much poorness, and so much pain, that across parkour, I found an opportunity to escape of everything. In Poland, I discovered really a strong energy and a strong power common with parkour. That's why I am here. My biggest circle of friends is fulfilling Polish people, and we have so much fun, like, I love them. There is only one thing, one little thing that Poland could have to be perfect. A little bit more of sun. Sudamerican power, vamos! Alfonso Orozco, ostatni Mohikanin na torze. Ale predyspozycje są. Widzieli państwo ten materiał? Jaka historia, parkurowiec, z jakim tempem? I showman przy okazji. Bardzo lubię takich chłopaków. Tak, no tutaj się to dzieje. Widać, że bardzo wygimnastykowany, bardzo sprężysty. Nie da się ukryć. Druga przeszkoda za nim. No to Alfonso, rozpędź się i walisz przez tańczące kamienie. No jest zjawiskowy, trzeba przyznać. Myślisz, że będzie powoli? To chyba nie w jego stylu. No właśnie tak. Ja myślę, że tutaj będzie bardziej jak z jednego z kultowych filmów Łapa Tygrysa sprintem przez dżunglę. Sprawdził, czy Apokalipto. Idzie. Ale balansik. No widać tutaj absolutna kontrola własnego ciała, ale też kamieni, które znajdują się pod nim. Ej, dziewczyny, wiem, co teraz czujecie. Trzeba przyznać, że na razie robi furorę. Alfonso Orozco na torze Ninja Warrior. Podobnie, wizualizacja, to też widzieliśmy w poprzednich sezonach. Ale jak widać, jak on współpracuje z własnym umysłem. Oj, to są pierwsze problemy. Musi się bardziej rozbujać, zrobił to. I da radę, musisz. Alfonso, jesteśmy tutaj z tobą. Przeskoczył. On nie musiał tego robić, ale mimo wszystko chce tutaj nam pokazać naprawdę duże show i ekwilibrystykę na trybunach. Rozgrzewaj się, rozgrzewaj, spokojnie, my popatrzymy. Jest silny, ale jak tutaj jest będzie mocny, pracował, jest mocny. Uchwyt. Alfonso wrócił, troszkę się buja, troszkę stracił równowagę, koordynację, ale idzie dalej. On wytrzyma, on musi, on tutaj będzie z całych sił walczył, by znaleźć się zobacz na końcu. Jest świetny, zaraz drążek. Alfonso finiszuje, przedostatnia przeszkoda toru eliminacyjnego i on to zrobi. Bez niego! Oj, bałem się, że tam bujnie go w tył. Na szczęście wszystko w porządku. 171 cm wzrostu. I oj! Brakuje.
O, 171 cm. Przypominam, to może być jakiś problem. On to zrobi, bo on ma w udach dynamit, ja to widzę. Spokojnie, dwie próby jeszcze. Easy. Jeszcze jedna. Może brakować kilku centymetrów. Try the short steps, okay? Short steps. Short dynamic steps. Nie, on musi przyjść dalej. Take it easy, take it easy. Ostatnia próba. Ja chcę go widzieć w półfinale. You can do it. Come on, shoot them, shoot one. So close. You almost got it. Niestety. Ale żałujemy, że Alfonso Rosco nie znajdzie się u nas tutaj na górze. Być może z czasem jeszcze zobaczymy go w półfinale. 171 cm na pewno nie pomogło, bo zabrakło przy tej trzeciej próbie, kiedy naprawdę już poszedł ogniem, chwycił prawie już palcami tę naszą krawędź, ale niestety się nie udało. Czekamy na łapę Jaguara w półfinale, bo jest blisko. W trakcie naszego show Ninja Warrior Polska naprawdę możecie zobaczyć dużo, ale nie wszystko. Więcej zobaczycie w interia.pl.